Because I could not stop for death. He kindly stopped for me. Jak się miewa Etzli? Jest bezpieczny. Pomógł cię znaleźć. Powinien być już z uczu. No dobra. Chcecie powiedzieć, że firmy te? Że Greenpeace i PETA się denerwują, bo w grach są futra wykorzystane? I to w takich światach zupełnie fantastycznych? Ja pierdzielę. No co, no, w starych filmach też będziemy kurde wycinać futra? Sporąbany. Johna, jestem z Unuratu. A, dobrze. Etzli chce z nią porozmawiać. Matko, wysyłamy wsparcie. Mam pomóc uczu, czy skorzystasz z okazji, żeby zająć więcej terenu? To ty dowodzisz, kiedy mnie nie ma, Etzli. Zaufaj swoim instynktom. Leitzkalankoele lopucich, choć pila bucio. No tak bezproblemowo, żeśmy nawiali, co? Pucich! Leisha haun nuratu! Pucich! Daltulaka le kucilo! Dabetim gashtikon! Greenpeace w sektę się zamienia? No możliwe. Ostatnio też słyszałem jakieś takie dziwne historie. Chodźmy. Ty lapach! Myślisz, że więcej ich nie ma? Na razie. Musimy jak najszybciej dostać się do górnej dzielnicy. Prowadź. Nic nie rozumiem. Jakbym czytała po kreolsku. No, trzeba przyznać, ja to mówiłem wcześniej, że Karolina Gorczyca jest naprawdę fenomenalna w tej roli. Tam jest jakieś zadanie dodatkowe, ale... No nie ma więcej nic ciekawego, nie? Nie widzę. To takie przejście małe. Może tędy dało się wejść na górę albo coś. Szukać znajdzieka już mi się nie chce, bo... Tyle już się nagrałem i 45% gry. Chodźmy. Trzeba trochę przyspieszyć. Unurato! Cholera! Chyba dała radę, nie? Weź ten klucz. Chodź. Chcę ci coś pokazać. Nadchodzi zaćmienie. Kiedy już się zacznie, skrzynia musi zostać otwarta. Skrzynia wystawi mnie na pokusę. Będzie mnie przyciągała, roztoczy fantastyczną wizję. Łatwe sposoby na rozwiązywanie problemów. Ale pokaże mi tylko moje najsilniejsze, najgłębsze pragnienia. Całe życie przygotowywałam się, by się temu oprzeć. Amaru nie widział jeszcze skrzyni,
ale jej moc już zatruła mu umysł. Paititi i jego mieszkańcy mogą przeżyć tylko dzięki sile naszej woli. Razem. Więc jeśli Amaru stworzy Paititi na nowo, po swojemu, to tak jakby je zniszczył. Tak. Zagraża nam wiele rzeczy z zewnątrz. Ale ryzyko jest częścią życia. Musimy stawić mu czoło i pozostać wierni sobie. Skąd wiesz, że oprzesz się tej mocy, kiedy już ją zdobędziesz? Nie wiem. Ale jeśli mi się to nie uda, szkarłatny ogień poprowadzi mnie i dopilnuje, że dotrzymam słowa. Musimy iść. Czym jest szkarłatny ogień? To moje przeznaczenie. Ma związek z ofiarą Kukulkana. Gdy szkarłatny ogień dymi, szukaj swego odbicia. To potężna siła, która wymusza odpowiedzialność. Tylko tyle wiem. Czy którekolwiek z tych stworzeń kiedyś tu się przedostało? Stworzenia? One atakują. W jaskiniach w pobliżu Paititi walczyły z żołnierzami Trójcy. A mnie zaatakowały przy ołtarzu, z którego zabrano skrzynię. Chodzi ci o Yasil? Yasil? Były wysokie, szybkie i takie głodne, jakby spanikowane. Nie nazywałabym ich stworzeniami. Są czymś więcej. Klucz, który ci dałam, powinien tu zadziałać. Co mogło wydarzyć się, Yasil? Jest wiele legend. To było dawno temu. Ale Paititi w dużym stopniu zawdzięcza swoje bezpieczeństwo właśnie im. Są jego ochroną? Nie wiem, czy takie są ich zamiary, ale taki jest efekt ich działań. I nigdy nie atakują samego miasta? Nie. Zawsze ze sobą współpracowaliśmy. Sądzę, że Amaru zamierza publicznie złożyć kogoś w ofierze. Rebelianta? Powstrzymajmy go. Nie. Nie bez przygotowania i nie kosztem skrzyni. Wojownik, który zostanie złożony w ofierze, wolałby umrzeć. Trzymaj się blisko i rób to samo, co ja. Tłum może zwrócić się przeciwko nam. Tędy. Wśród nas są buntownicy, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, naszemu istnieniu. Ich przywódczyni, zdrajczyni Unuratu, upadła królowa, jest w moich rękach. Ale nie jest jeszcze za późno, by ją uratować. Dzisiaj składamy ofiarę Kukulkanowi, modląc się o ochronę w obliczu nadchodzącego zaćmienia. Chodź, zobacz, co robi. Dzięki tej ofierze życie tego rebelianta zostanie odkupione. Oby jego towarzysze przejrzeli na oczy i dołączyli do nas ponownie. Amaru mówił, że chce położyć kres przemocy. Uważa, że pomoże mu to zrealizować jego cel. O, ja pier... Trochę ich poświęcili, co? Ja myślałem, że to tylko jednego, a tutaj leży... Ofiara tego rebelianta sprawi, że ponownie stanie się jednym z nas! Wszyscy ci ludzie mu wierzą? Boją się i mają ku temu powody. To już niedaleko. Grobowiec jest za tymi drzwiami. Chodź. Niewinne oczy zamrugają o świcie.
gdy zniknie słabość. Kubejta Laman. Jeżeli nie zmienili hasła, to... to pewnie pułapka. Świątynia jest na górze, przy tym posągu. Będę obserwować bramę. To mi długo nie zajmie. Johna, zbliżamy się do grobowca władcy. Jesteśmy przy rzece. Możemy wyciągnąć stamtąd ciebie i Unuratu. Czekam na twój znak. Trochę beczek. Żadnych ludzi nie widzę tu. Bo wszyscy świętują. Więc chyba powinno być spokojnie. Dobra. Dobra, nie taki był pomysł. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że tu nie ma jakichś piranii, bo to... żeby mnie pewnie zeziarły. Mam wrażenie, że coraz szybciej. Muzyka. Może powinienem się spieszyć. Dobrze, teraz tylko wejść. Tędy mogę wejść do środka. Dziewczyna. Lara, gdzie jesteś? Grobowiec władcy. Prawie mam to, czego potrzebujemy. Będziemy gotowi. Co tu się dzieje? Ten ołtarz jest misternie wykonany. To musiał być istotny władca. Na pewno nie pójdzie tak łatwo. Wpływ Inków jest tutaj oczywisty. Tylko Inkowie w innym rejonie Ameryki Południowej. Grobowiec ostatniego władcy. Sekta musiała zapuścić tu korzenie. Dobra, to zaćmienie i czapla. Co przegapiłam? Zaraz, Lopez to zostawił? Serce węża jest w pucharze. Serce węża jest w pucharze. Tutaj! Dowódca Rourke. Chłopaki, mamy poszlakę. Wysłać grupę po Croft. U
Unuratu! Przekaż go Etliemu. Jest prawowitym następcą. Musi prowadzić Paititi. On jest młody, ale silny. Jego dusza jest równie szlachetna, co krew. Nie odchodź, mów ciągle do mnie. Ta skrzynia będzie cię kusiła. Nie ulegnij. Sami tworzymy przeznaczenie. Nie spodziewałem się tego. Byłem pewny, że ona do samego końca będzie. Na nią będzie jeszcze. Kurde, nie robią uniki. Się nie płaca strzelać w głowę tym dziadom. Bo oni mają te hełmy. Mniej więcej kul trzeba władować. Spokojnie. Nie mogę za bardzo skontrolować tej walki wręcz. To w pierwszej części gry dosyć dobrze się walczyło wręcz i tam... Tak czy inaczej. Ruszamy dalej. Więcej nie mam. Sprawdzam jeszcze pozostałe rzeczy. Można było to na pewno wszystko po cichu zrobić, ale... O licho. Ruszamy dalej.
Johna, gdzie jesteś? Jestem na nabrzeżu. Widzę cię. Hej, jestem prawie gotowy. Już tam idę. O Boże, ale mocną kawę sobie zrobiłem. O rety. A gdzie Unuratu? Zaatakowano nas. Zginęła walcząc z trójcą. O nie. Tak. Gdzie moja matka? Twoja matka, ona walczyła dzielnie. Ale to amulet władcy. Teraz należy do ciebie. Ona była wojowniczką. Zaćmienie już blisko. Jak nie odtworzymy słońca... Zdobędę skrzynię. Nie pozwolę, by sekta dotarła do niej pierwsza. Zacznijcie przygotowywać komorę gromu. Królowa Unuratu będzie żyła z nami. Uchu, pomóż im z łodzią. Gotować się do walki. Rebelia musi wygrać. Wrócimy tu, wraz ze skrzynią. Dobrze młodego przygotowała, co? Dbaj o siebie. Będziemy gotowi. Młody od początku był kozak. On dużo rzeczy robił, takich zwiadowczych czy innych. Ciekawe, czy... Wrócimy do Kugłakiaku. Przegrupujemy się i zobaczymy. Właśnie, jestem ciekaw, czy się gdzieś przemieścimy w inne rejony świata. Czy będziemy cały czas tutaj, ale chyba będziemy cały czas tutaj. To nie jest taki duży kufelek. O Boże. Czemu nie mówicie, że tutaj się wkradł ten kufel? Przecież brzydko wygląda. Wszystko, by znaleźć znów zagadkę. Co tam było? Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Cóż. Lepsze to niż nic. Być może tak. Trzeba znaleźć skrzynię i skończyć to. Co to jest? Oho, śmigłowiec. Zawsze największa atrakcja gier przygodowych. Nagle przylatuje śmigłowiec i... Johna! Kurde. Piranie, dziewczyno! To tylko obtarcie, ale jak tu piranie się zlecą... Jak ja będę musiał uciekać przed piraniami, to się potnę. Już wystarczy, że mnie te dzikusy napadały. Niech ona wypłynie gdzieś na brzeg. Nie... Tutaj. Nie ruszaj się. Spróbuj tylko. Dawaj, dzikusa. Ach,
wściekła Lara w ten sposób się narodziła chyba. Bierz nóż, dziewczyno. Zapłaciłem za niego 2600 rupii. Macie coś? Nadal nie jestem w 100% przekonany, że ta skrzynia w ogóle istnieje. Macie coś? Czysto. Chodź, spójrz na to. Co jest, szefie? Idź, stój, czekaj, idź szybko. Życie żołnierza. Ej, ma tu... Kurde, ja pierdzielę. Ooo. Nadal nie jestem w 100% przekonany, że ta skrzynia w ogóle istnieje. Znaleźliście coś? Czysto. Chodź, spójrz na to. Co jest, szefie? Jak w ogóle wygląda magiczna skrzynka? Mam się spodziewać jakiejś poświaty albo mistycznego przeczenia? Poświatę zrobię. Skąd ten nagły pośpiech? Dobra, po raz ostatni. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu, tu i chyba tu. Też to pamiętasz? Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba by wszędzie sprawdzić jeszcze raz. Ach, racja. Dobra. Twoim zdaniem poziom rzeki jest... Co jest? Zbadam sprawę. Co teraz? Rzucę na to okiem. Nic tu nie ma? Jest. Błoto? Jebać to! Idę po ciebie! No co tu, co jest grane? Łatwo. Nie mam w ogóle broni żadnej. Czemu do chuja ciągle szukacie tej skrzyni? Macie wroga na swoim terenie. No bo doktor Dominguez... Mam w dupie Domingueza! Znaleźć i zabić Larę Croft! W tym sektorze jest stanowczo zbyt wiele kryjówek. Znaleźć Larę Croft? Niby jak? Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Rozproszmy się i zróbmy co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostań tutaj. Ta szopka z Croft musi się skończyć. Jesteśmy rozproszeni jak sik na wierzchu. Na wietrze, tak? To rozproszmy się jeszcze bardziej. Nie do wiary, jak szybko zmieniają się parametry. Szlak. Tu musi gapić. Najpierw Dominguez każe nam szukać skrzyni, teraz Rourke każe nam szukać Croft. No i kogo mamy słuchać? Rourke jest dowódcą wojskowym, a decyzje Domingueza kosztowały ludzi życie, więc lepiej decyduj tu i teraz, kto jest dla ciebie ważniejszy. Ja sobie kurwa robisz? To proste. Muszę wiedzieć, czy mogę na ciebie liczyć. Sztab stracił kontakt z oddziałem RO. Upewnijmy się, że to się nie powtórzy. Nie puścimy jej. Chwila. Zaraz to sprawdzę. Muszę to zbadać. No dobra, chyba są zabici.
Udało się im zabrać pistolet, ale... Najwyraźniej nie. grudnia 1603. Od wyjścia z Cenote Lopez był zamyślony. Ja prowadziłem, a kiedy obejrzałem się w kierunku miasta, odezwał się wreszcie i kazał nam stanąć. Następnie, nakazawszy mi ślubować milczenie, wyjawił mi tajemnicę, którą w sobie nosił. Tej nocy nad rzeką spotkałem się z władcą. Wyznałem mu, kim jestem ja i kim my jesteśmy i jaki jest prawdziwy cel naszej wizyty. Utuczeni przywódcy trójcy, którzy przez politykę nie znajdują czasu nawet na poranną modlitwę, nie zasługują na skrzynię. Uzgodniliśmy z władcą, że skrzynia będzie bezpieczna tylko wówczas, kiedy ją zabiorę, wywiozę daleko stąd i ukryję, dopóki ktoś z królewskiego rodu Paititi, wybraniec, nie przyjdzie śladami pozostawionymi przez przodka i jej nie odnajdzie. Zrzuciwszy z serca ten ciężar, Lopez obrócił się na pięcie i ruszył w głąb dżungli. No dobrze, czyli ta skrzynia, o którą 400 lat temu zrabowano. Rozrabowano ją, żeby... Wszystkie oddziały, raportujcie! Żeby trójca się nie dobrała do niej, nie? Co się dzieje? Oberwaliśmy falą wstępną. Oddział Kappa? Wszędzie czysto. Tu kardynał 2. Mamy szkody po wstrząsie wstępnym w Juliet 3. Osuwisko zniszczyło pomocniczą platformę bomb. Pożarów nie ma. Powalone drzewa całkowicie zatarasowały drogę do Kilo 2. Jest obóz i można wydać trochę punktów doświadczenia. Czy punktów umiejętności. Co ja tu w ogóle robię? Cholera. Unuratu zginęła. Nie mam skrzyni, Johna. Boże, jeśli coś mu się stanie. Do diabła. No dobrze. Wreszcie można się przebrać. Zastanawiam się, czy można zrobić buty podróżniczki. Wykrycie drapieżniki. No dobra. Ach, szanić. Pójdziemy w urodę. Nie? Te kostiumy niestety, które są tutaj, nie dają bonusów żadnych. Ale za to fajnie wyglądają, nie? Pokaż się, Lara. Umiejętności. 4 dostępne punkty. Spróbujmy to dobrze wykorzystać. Żmijowe pułapki. To jest właśnie... No ciekawe te pułapki, to można by dobrze wykorzystać, bo ja w ogóle w tę stronę nie idę, a... No, granaty z trucizną, to wygląda dobrze. Mamy tu walki wręcz trochę. Mamy możliwość strzelania na więcej niż 2 przeciwników. Tylko, że niektórzy, kurde, przeciwnicy noszą hełmy, to w ogóle o dupę rozbić, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy w pułapki. Przytrzymaj 5 w pobliżu ciała wroga, by zostawić przy nim pułapkę. Jeśli ciało postanowią zbadać inni wrogowie, pułapka wybuchnie gradem odłamków. Taka historia. Strzały pułapki. Strzała pułapka. Na razie i tak na nic mi się to nie przyda, bo nie mam pułku. Ale podejrzewam, że już lada moment będę miał, nie?
No ale jeszcze coś tam było? Bo tam był jakiś taki wykrzyknik przy ekwipunku, ale... Czy chyba niewiele da zrobić w tej sprawie.